Cześć ciekawscy! Ileż to emocji wzbudza w nas jury konkursu muzycznego The Voice of Poland. Ich przepychanki słowne, walka o potencjalnych artystów i starcia w drodze do zwycięstwa. Zatem wyobraźcie sobie, jakie emocje towarzyszą The Voice z Ameryki, gdzie w jury zasiadają międzynarodowe gwiazdy największego formatu. To dlatego świat szokowała wiadomość, że wokalista Maroon 5 Adam Levine opuszcza czerwone krzesło i przestaje być trenerem po 16 sezonach. Czy artysta pokłócił się z władzami stacji? Kto go zastąpi? Sami widzicie, ile pytań i emocji. Zostańcie z nami do końca, a powiemy Wam więcej. Adama Levine chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Kompozytor, wokalista, gitarzysta. Znany przede wszystkim jako frontman zespołu Maroon 5 o charakterystycznym wysokim głosie. Grupa wydała 6 albumów studyjnych, zdobyła 3 nagrody Grammy i wielokrotnie gościła na liście Billboard Hot 100. Pewnie nie musimy Wam przypominać takich utworów jak This Love, Moves Like Jagger czy Girls Like You, który na samym YouTubie ma ponad 2 miliardy wyświetleń. Poza tym Adam Levine to gość, który wzbudza zainteresowanie swoim wizerunkiem. Na jego popularność wpływ miały także liczne tatuaże oraz romanse. Muzyk spotykał się m.in. z Lindsay Lohan, Jessica Simpson, Marią Sharapową oraz Cameron Diaz. Dopiero w maju 2012 roku poznał modelkę Beatty Prinsloo, którą poślubił 19 lipca 2014 i z którą obecnie ma 2 córki. Dlaczego o tym mówimy? Bo naprawdę zastanawiające jest, dlaczego Adam zdecydował się odejść z bardzo popularnego show po 16 sezonach. Czy postanowił skupić się na rozwoju zespołu, a może chce poświęcić czas rodzinie? Z nieoficjalnych informacji TV Line wynika, że powodem takiej decyzji muzyka może być zmiana reguł programu, która ewidentnie nie przypadła mu do gustu, bowiem poprzez zastąpienie dotychczasowych nokautów tzw. bitwami mieszanymi, Live Cross Battles, w półfinale Adam pozostał bez zawodników. Tym samym muzyk nie krył rozczarowania nową formułą oraz konieczności swojej obecności na dalszych nagraniach i komentowania występów uczestników innych sędziów. Levine przyznał, że nie rozumie nowych zasad, jak pewnie i inni, oraz że wciąż się ich uczy. Jak donosi TV Line, oliwy do ognia dodał fakt, że podczas występu promującego kolejną ramówkę NBC, czyli stacji wyświetlającej The Voice, Adam podczas występu trenerów zachowywał się apatycznie, jakby kazano mu tam być za karę. Jego obojętność i brak entuzjazmu miały zdenerwować mocarzy stacji, którzy przecież płacą za wystąpienia muzyka. I chociaż nie potwierdzono, co zaszło dalej i czy faktycznie obie strony miały siebie dość, jeszcze 10 maja NBC mówiło, że Adam Levine wraca w kolejnym sezonie programu, a 24 maja w Today Show już ogłoszono jego odejście. Czy była to zatem wspólna decyzja? Adam Levine należał do jury programu od początku jego istnienia, czyli 2011 roku i 3 razy jego podopieczni wygrywali konkurs. Mówi się, że za sezon dostawał garzę w wysokości 13 milionów dolarów. Tylko on i Blake Shelton zasiadali na czerwonych fotelach przez cały czas trwania show. I okazało się, że mimo rywalizacji rozwijali swoją przyjaźń. Wraz z ogłoszeniem decyzji o odejściu z programu Adam opublikował emocjonalny post, w którym opisuje także relację z muzykiem country. Lider Maroon 5 podziękował za możliwość uczestniczenia w tak wspaniałym show przez 8 ostatnich lat wszystkim, którzy ciężko pracowali nad jego powstaniem i realizacją. Napisał również kilka słów do Blake'a Sheltona, dziękując mu za przyjaźń i wspólne doświadczenia, jakie przeżyli i nabyli siedząc w ogromnych czerwonych fotelach podczas każdego odcinka. Jak dodał, to była dla niego wielka przygoda, ale nadszedł czas, by ruszyć dalej. Czy to oznacza koniec słynnego bromansu? Dziś wiadomo, że w kolejnej edycji programu Adama zastąpi Gwen Stefani, która zasiądzie w jury obok swojego życiowego partnera Blake'a Sheltona, Kelly Clarkson i Johna Legenda. Pewnie emocji nie zabraknie, ale czy i oni wytrzymają nowe zasady show? Co myślicie, ciekawscy? Czy Adam Levine trochę gwiazdoży, czy faktycznie dobrze, że zmierza w nowym kierunku? Czy oglądacie zagraniczne wersje The Voice? Czekamy na Wasze komentarze, a jeśli lubicie takie wiadomości, to zostawcie suba, by nie przegapić kolejnych. Do usłyszenia w następnym odcinku.